Witam Państwa. Niedziela, 18 lutego. Zapraszam na 50. już odcinek Ekspresu Międzychodzkiego. Zaczynamy. W sobotę, 17 lutego, na gali noworocznej poznaliśmy laureatów plebiscytu Pięciu Wspaniałych 2017. Sobotnia gala była już drugą edycją tego wydarzenia. W zeszłym roku w sali widowiskowej Centrum Animacji Kultury zjawiły się tłumy międzychodzian. Podobnie było i tym razem. Galę poprowadził duet Natalia Czarnecka i Sebastian Cejba, a na fortepianie przygrywał Piotr Szychowski. W końcu poznaliśmy laureatów. Co ważne, wyboru zwycięzców wśród wyróżniających się w ostatnim roku międzychodzian dokonali inni międzychodzianie. W kategorii kultura zwyciężyła Teresa Cichosz, a w kategorii sport wspaniałym 2017 roku okazał się Jacek Cejba. Za działalność na polu przedsiębiorczości mieszkańcy postanowili wyróżnić Pawła Jansa. W kategorii działalność społeczna zwyciężył Jakub Zachciał, a tytuł debiut roku uzyskał Kacper Witt. Bardzo Państwu dziękuję. Wystarczy, żeby się chciało chcieć. Ja mam swoje wariactwo na tle biegania. No nie powiem, trochę biegam. Każdy tu z nominowanych i każdy z laureatów, powiedzmy, że jest to dla niego taki mały Mount Everest. Zdobycie pewnego szczytu, uhonorowanie jakiegoś tam swojego działania. Po prostu... Nagroda czyni cuda. Warto być aktywnym, warto pomagać, ponieważ to wszystko, co się robi, kiedyś wraca. I to jest największa wiara w to wszystko, że dobre rzeczy później kierują się w drugą stronę i wracają do nas jeszcze większym, pozytywnym oddźwiękiem. No, bardzo się cieszę z tej nagrody. Jestem mile zaskoczony, że zostałem obdarzony takim zaufaniem przez społeczeństwo międzychodzkie. Ta nagroda jest bardzo cenna dla mnie. Myślę, że koszykówka i drużyna Sokoła też przyczyniła się do tego swoimi zwycięstwami, że ludzie zagłosowali na mnie i dzięki temu zdobyłem tą nagrodę, z której się bardzo, bardzo cieszę. Wszelkie plebiscyty są ważne, czy to w dużych miejscowościach, czy w takich właśnie mniejszych miejscowościach jak Międzychód, dlatego że pokazują, jak dużo osób jest zaangażowanych w realizację własnych pasji oraz w działalności na rzecz drugiego człowieka. Po oficjalnej części nadszedł czas na koncert Gwiazdy Wieczoru Moniki Urlik, znanej z występów choćby w programie The Voice of Poland czy Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Uważam, że jest to w ogóle wspaniała inicjatywa, ponieważ należy przede wszystkim wiedzieć, co się w mieście każdego... Ja też pochodzę z mojego miasta, z Dzierżoniowa, i w takich małych, lokalnych społecznościach dużo rzeczy się dzieje, pod każdym względem. I dobrze jest wiedzieć, co kto robi, dla innych ludzi przede wszystkim. I należy takich ludzi nagradzać, należy im pokazywać, że to, co robią, jest ważne dla innych, że ludzie to doceniają, że ludzie rozumieją, że to jest ich praca i ich jakby chęć robienia czegoś dla innych ludzi. Także w wielu takich miejscach gramy, właśnie w małych miastach, w mniejszych miasteczkach gramy na takich galach, na rozdaniu nagród dla lokalnych działaczy. I szkoda, że duże miasta o tym zapominają, że mają też wśród swoich mieszkańców ważne osoby, które rozwijają miasto i pomagają ludziom. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Kinga i Oliwia. W naszej sądzie zapytaliśmy międzychodzian, jakie są najlepsze sposoby na spędzenie ferii zimowych. Jak twoim zdaniem najlepiej spędzić ferie? No, jak kto woli, nie? Jedni wolą podróżować, a inni, nie wiem, odwiedzać babcię, kogokolwiek, nie? Z rodziną. Najlepiej na wyjeździe. Wrocław. Z dziewczyną. Tylko i wyłącznie, nie? To na pewno. W Międzychodzie? No tutaj jest trudno powiedzieć, bo nie ma, że tak powiem. Znaczy w Caku, ja myślę, że najlepiej w Centrum Animacji Kultury. Tam jeszcze jest taki szeroki zakres działań pod względem właśnie młodzieży i dzieci. Z przyjaciółmi, z rodziną, tak żebyśmy tego nie żałowali. Bardziej aktywnie, nie? Jakiś sport, bieganie, coś.
No, jest plac zabaw, można wyjść z rodziną sobie, nie wiem, można wyjść na obiad gdzieś rodzinnie, można się spotkać z babcią, cokolwiek, nie wiadomo. Najlepiej można je spędzić w gronie rodzinnym, ewentualnie z dziewczyną bądź chłopakiem, ale też najlepiej jest pojechać sobie na narty, snowboard, gdzieś w góry. Czyli raczej aktywnie? Bardzo aktywnie, sport ponad wszystko, trzeba być fit, zdrowy styl życia, to się przekłada później na walory zdrowotne, jesteśmy zdrowsi, bardziej wytrzymali, mniej stresu. Z rodziną chyba najlepiej, tak? Moim zdaniem na pewno wyjechać w góry. Moje wnuki tak robią. Moim zdaniem najlepiej spędzić ferie w górach na nartach, z rodziną, ze znajomymi. No tak, w gronie przyjaciół. No ja jestem już emerytką i spędzam cały czas od rana do wieczora, przede wszystkim wydajnie. A teraz jestem w UTW, czyli w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a teraz odpoczywam, bo też mam ferie. No a potem wszystkie zajęcia, jakie są, to ja preferuję, jest świetnie. Czytając książki i z daleka od młodzieży. Na pewno rodzinnie, ponieważ w tej chwili dorosłe osoby ganiają za czasem, za pieniążkami, a dzieci po prostu potrzebują rodziny. Moim zdaniem najlepiej spędzić ferie w aktywny sposób, czyli na przykład pojechać na narty, bo no, to jest najlepszy czas do spędzenia, w którym właśnie możemy to tak wykorzystać. Zwiedzać i podziwiać przede wszystkim. No i odpoczywać. Pracować i odpoczywać. To jest zasada. No nam dzieci wyrosły, że tak powiem, także ten problem nam odpadł. Ale jak jeszcze dzieci były w wieku, że tak powiem, feryjnym, no to na pewno jakieś wyjazdy atrakcyjne, niekoniecznie narty, na pewno zabawa z dziećmi, spacery. Boże, co jeszcze? No pomóż. Nie pomogę. Ferie nad morzem w tej chwili. Niektórzy wolą góry. A my lubimy morze. A czy uważa pan, że w Międzychodzie jest jakiś ciekawy sposób na spędzenie ferii? No wie pan, no trudno jest powiedzieć. Kiedyś były organizowane lodowiska przy stadionie miejskim, no a w tej chwili tam nie ma nic, nie. To dla bezpieczeństwa dzieci, w ogóle dla młodzieży, a nie na jezioro chodzić, nie. No, nie ma tak specjalnie nic więcej, nie. Raczej nie, żadnego lodowiska, nic nie ma. Trochę mało. Trochę mało, lepiej by było, jakby był basen dla dzieci. Może lodowisko. W Międzychodzie. Tak średnio bym powiedział. To znaczy słyszałem, że kino jest, czasami puszczają jakieś seanse. Ewentualnie można troszeczkę tutaj pobiegać, pospacerować, spotkać się ze znajomymi. W górach. Z rodziną. I pozjeżdża na nartach. No chyba tak, bo nasza szkoła też organizuje, raczej młodzież. Bo ja przyjechałam właściwie, to nie wiem, co się dzieje. Ale szkoły wiem, że organizują, na pewno. W Domu Kultury w Caku na całe 2 tygodnie jest bardzo fajny plan właśnie dla dzieciaszków. Ja jestem na emeryturze, to cały czas mam ferie. Tym razem się nie udało. Sokół Międzychód został pokonany przez zespół z Gdyni. Niestety Asseco Gdynia przerywa zwycięską passę Sokoła. Podopieczni trenera Marcina Chodkiewicza przegrali sobotni mecz 77-88. Myślę, że zagraliśmy dzisiaj słabszy mecz. Graliśmy z bardzo dobrym zespołem z Gdyni, który pokazał nam, że jednak mamy pewne braki, nad którymi powinniśmy pracować, żeby zwyciężać z takimi drużynami. No szkoda, no przegraliśmy po serii 6 zwycięskich meczów. Nie udało nam się dzisiaj wygrać. Myślę, że było dobrze. W końcówce nie daliśmy rady, niestety. Okazali się lepsi. No wynik był w sumie według mnie niesprawiedliwy, bo cały mecz był na styku i niestety w końcówce nam odjechali. Obecnie Sokół zajmuje 4. miejsce w lidze. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Ania Bukowska. Stowarzyszenie Aktywny Międzychód 24 lutego nad Jeziorem Miejskim organizuje akcję charytatywną na rzecz chorego Marcelka. Szczegóły przedstawi Krzysztof Wróblewski. Marcel jest mieszkańcem naszego Międzychodu, niespełna 4-latkiem. Jest poważnie chorym, jest podopiecznym Fundacji Olandia i organizujemy
Można by to było nazwać biegiem, ale to do końca nie jest bieg, bo to jest event. I będą rowerzyści, będą chodziarze, będą spacerowicze, będą oczywiście biegacze. Zbieramy pieniądze, żeby pomóc na rehabilitację dla Marcelka. Organizację całego tego eventu włączył się CAG Międzychód. Objęte jest to wszystko patronatem gminy Międzychód. Współpracujemy razem z Fundacją Olandia, która też jest współorganizatorem tego biegu, no i skromnymi pomysłodawcami i jak gdyby głównymi organizatorami jesteśmy my, czyli Stowarzyszenie Aktywny Międzychód. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Za tydzień spotka się z Państwem Kacper Witt. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.